kwiatka? Tak. To musisz go sobie złożyć. Cześć! Dziś pokażemy Wam robota edukacyjnego Abilix Krypton 2. Właściwie to jego części składowe, bo trzeba go złożyć sobie samemu. I z informacji na opakowaniu powinno sobie z tym poradzić 3-letnie dziecko. Seria Abilix to nieograniczone możliwości. Ponad 700 elementów składowych, 5 sensorów, 2 silniki i jednostka sterująca. Coś w rodzaju mózgu, który można programować tak, aby robot wykonywał różne polecenia. Victoria, powiedz mi, chcesz wiedzieć, co z tym zrobić? Trochę nie. Ale byś musiała kogoś o pomoc poprosić, nie? Myślisz, że mama ci pomoże? Kto ci pomoże? Może mój tatuś. Dobra, zaraz zobaczymy. No i co ty sądzisz? Dasz sobie to złożyć? Tak. Składać będziemy to w kolejnym odcinku. Dziś chcieliśmy Wam tylko pokazać zawartość tego opakowania. Co znajduje się w środku. No i tak, co my tu mamy? Może zaczniemy od najważniejszej części. To jest, wiesz co to jest? Nie. To jest komputer, taki mózg urządzenia, który będziemy programować. Proszę bardzo. Będziemy to programowali przez tablet. I będziesz przykład robotowi kazała ruszyć się w tą czy w tamtą stronę, w takim specjalnym oprogramowaniu, ale żeby to zrobić, to w ogóle trzeba najpierw te wszystkie klocki ze sobą poskładać. Jeśli to już tych klocków jest. W ogóle wiesz, od czego zacząć? 120. Na szczęście, co mnie cieszy, bo produkt jest z Chin, od wiodącego producenta w Chinach takich zabawek edukacyjnych, a instrukcja jest w języku polskim. I zresztą aplikacja, która jest na tablet, która pomaga to składać, też jest w języku polskim, wiesz? Będzie łatwo, można zbudować tego robota, to nam trochę ułatwi. Tatusiu, no. A będę mógł te części już rozpakować, Które chcesz rozpakować? Wszystkiego to nie, bo wiesz co, będziemy rozpakować, jak będziemy to składać, a dzisiaj chcemy tylko zobaczyć, co tu jest w środku, zobacz. Dwa koła, czyli to pokazuje, że Krypton 2 będzie chyba jeździł, nie? Skoro są dwa koła. Tu mamy ten komputer. Zobaczcie, nawet dołożyli baterie. Nie trzeba jeszcze w piosku kupować baterii, są już w komplecie. Złącza do komunikacji. RJ-ki. A to wiesz co to jest? To są prawdopodobnie silniki. To są dwa silniki. Do robota, żeby mógł się ruszać. Pewnie będą napędzały koła, nie? A tam jeszcze gdzieś pisali, że jest 5 sensorów. Zastanawiam się, gdzie one są. 5 sensorów, patrz, to chyba będzie to. Zobacz. Tu są oczy robota. A te sensory nie wiem, co robią, ale tutaj jest sensor, wiem, że jest sensor koloru, sensor szarości. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużać. Jeżeli chodzi o rozpakowanie, to na tyle. Zapraszamy na kolejny film, gdzie będziemy Wiktoria go składać, a potem będzie jeszcze trzeci film, gdzie pokażemy Wam, jak to programować i jak można się tym po prostu bawić. To, a mógł tylko zobaczyć jedną część? Wiki, musimy się pożegnać z naszymi widzami. Trzymajcie się w takim razie, polubcie nasz film, bądź jeśli Wam się nie podobał, to możecie też dać łapkę do dołu, zasubskrybujcie, trzymajcie się i do następnego. Pa!